Halo. Tord dostaje pierwsze wezwanie tego dnia. 50-tonowa ciężarówka z asfaltem wypadła z wąskiej drogi wiodącej przez Kvinnherad. Kierowca chciał przepuścić inne samochody, ale jego przyczepa spadła z jezdni i przewróciła się. Sama ciężarówka pozostała na drodze. Był to pierwszy kurs tego kierowcy po uzyskaniu prawa jazdy. Czekała mnie ciężka robota. Przyczepa ciężarówki wypadła z drogi. W przyczepie jest asfalt. To będzie duża akcja. Na miejscu okazało się, że przyczepa się przewróciła. Tord wzywa do pomocy Andrzeja z 20-tonowym holownikiem. Pochodzący z Polski drogowiec pracuje dla niego od 20 lat. Razem uczestniczyli w największych akcjach. Dobrze, że gość zadzwonił. Ciężarówka też się zaraz przewróci. Ciężarówka częściowo blokuje drogę, ale to nie jedyne zmartwienie Torda. On prawie wypadł z drogi, a pod spodem jest luźny piach. Strome pobocze to zdradziecka, słabo związana mieszanka mokrej gliny i piasku. To nie było bezpieczne miejsce. Bałem się, że ziemia się osunie i ciężarówka spadnie w dół. Podniesiemy przyczepę, a potem kierowca wyjedzie. Obawiam się, że nie da rady. Pomożemy mu. Mało tu miejsca. Pobocze w każdej chwili może się osunąć, a wtedy przyczepa, ciężarówka, a nawet holownik Torda mogą spaść w dół. Boję się, że i holownik spadnie. Co gorsza, lawina błotna stanowiłaby zagrożenie dla całej okolicy. Przy takiej robocie trzeba przede wszystkim niczego nie zniszczyć. Musiałem pamiętać o bezpieczeństwie ciężarówek i ładunku. To będzie trudna i niebezpieczna akcja. A Tord zauważa kolejny problem. Czy cały asfalt wyleciał? Została tona. Asfalt szybko twardnieje i kierowca ciężarówki mógł mieć problem, by go zebrać. Musieliśmy się śpieszyć. Wciąż jest ciepły? Trochę. Gorący asfalt szybko twardnieje na zimnym powietrzu. Wkrótce nie da się go już usunąć. Ale jeśli coś zostanie w środku, naczepa będzie na złom. Twardy jak kamień. Tord i Andrzej rozpoczynają wyścig z czasem. Ile w sumie było asfaltu? 12-13 ton. Ale tu gorąco. Jak u wrót piekła. Tord kopie głębiej. Asfalt jest tak gorący, że topi mu buty. Asfalt miał temperaturę 100 stopni. Musiałem odchodzić na bok i strząsać go z butów. Minęła już godzina, a drogowcy nawet nie zaczęli podnosić pojazdu. Ale gorące. Andrzej kopie, a Tord obmyśla plan. To się wygięło? Wypadając z drogi, ciężarówka wykrzywiła dyszel holowniczy. Jeśli ją uniosą, przyczepa może się przekręcić i wywrócić ciężarówkę. Jeden holownik musi asekurować z tej strony. Ciągarką? Brałem pod uwagę wiele rozwiązań. Jeden holownik musi przytrzymać przyczepę. Potrzebowaliśmy dwóch holowników. Ciężarówka z przyczepą ważą 50 ton. Do tak złożonej i ryzykownej akcji Tord potrzebuje większej ekipy.